Hej, witam się z Wami w kolejnym dniu Vlogmasa. Dzisiaj witam się z Wami z samochodu. Jest już godzina 15:50. Ja jestem jeszcze sotę, ale to dlatego, że jedziemy... Mam tutaj Alana zapakowanego. Jedziemy do... Ja jedę na pobranie krwi, najpierw jadę właśnie po Marikę, żeby ona tam została w samochodzie. A później właśnie jedziemy jeszcze do domu. Ja lecę teraz szybko na pobranie krwi, odezwę się do Was później. Słuchajcie, ja już jestem po pobraniu, już byliśmy w domu, ja się pomalowałam. Marika została sobie z Alankiem, a ja jadę teraz na paznokcie. Muszę sobie tutaj włączyć mapę. A jeszcze chciałabym ruszyć, bo tam śmieciarka jedzie. To chciałabym przed tym śmieciarką. Rozpoczynam trasę. Cel, pędź w prawo. Dobra, pozdrawiam Was bardzo serdecznie, później się odezwę. Jestem po paznokciach. Zaraz Wam pokażę. Zapnę pas, zimno mi bardzo. Tak się prezentują? Takie świąteczne, czerwone. Bardzo ładne. W ogóle wyszły mi bardzo długie, ale sobie je skrócę. Chwilę sobie będę miała takie dłuższe. Także tak, jedę teraz do domu. Jest już za 23, naprawdę. Zresztą szukam szybko do Rossmana, do Pepco. I stwierdziłam, znaczy nie stwierdziłam, tylko zauważyłam, że nie wzięłam karty. Dlatego szybciutko wracam i nie wiem, później albo jutro podjedziemy właśnie do Rossmana i do Pepco. No i jestem już w domu. Miśka już pojechała. Pokażę Wam tutaj jeszcze tak bardziej, może z bliska te paznokcie. Tutaj mam ten efekt Metal Manix. Nie wiem, jak on, to są takie te, które się tak mienią. To nie jest efekt chromu. Tutaj po prostu mam białą syrenkę, która też kojarzy mi się bardzo ze świętami. Tu jest po prostu krwisty czerwony. Tu jest taki wzorek świąteczny i tu też jest po prostu czerwony. Paznokcie są dość długie, powiem Wam szczerze. Tak jak Wam mówiłam, stwierdziłam, że sobie jak coś to skrócę, ale teraz trochę będę miała te długie. Dawno nie miałam tak długich paznokci, dlatego jestem bardzo ciekawa, jak będę sobie z nimi radziła w ogóle. Co jeszcze chciałam Wam powiedzieć? Aha, że dzisiaj już to raczej wszystko, bo na paznokciach byłam 2 godziny na pobraniu krwi. Przyjechałam do domu. Marika miała tutaj zamówionego Chińczyka. Dla mnie też. Dlatego zjadłam przepysznego kurczaka w sezamie. Dziękuję, bo był bardzo smaczny. Przywoził Bartek, także dla Bartka też również podziękowania. No i tak, co dalej? Dalej będziemy siedzieć w domu. I tak jak Wam mówiłam, nie wiem, czy pojedziemy może właśnie do Rossmana, a do Rossmana po to, po perfumy teraz jest ta promocja, że jeden dodać jeden. I jeżeli mój mąż nie będzie chciał ze mną wziąć perfum, jego ulubione są te takie klasyczne Hugo Bossa, ja je po prostu uwielbiam i on też je uwielbia. Jeżeli nie będzie on chciał sobie wziąć ze mną do duetu, to ja wezmę sobie sama jakieś 2 buteleczki, jakiś po prostu słodkich perfum. No i to tyle. Dzisiejszy vlog podejrzewam, że będzie dość krótki, bo przez to, że musiałam chodzić to tu, to tu, to tu, nie mogłam, wiecie, zbyt wiele Wam nie pokazywałam. Może jutro to chyba w ogóle będę siedziała w domu, także standardowy już taki będzie vlog, bardziej pogadankowy. No bo naprawdę na jutro nie mam raczej żadnych planów w ogóle, chyba będziemy siedzieć jutro w domu. I tak aż do piątku, dopiero w piątek chyba mamy coś tam więcej zaplanowane. No i teraz już wszystkie prezenty są pod choinką. Brawo my! My już wychodzimy, idziemy na spacer, ale chyba też podjedziemy najpierw do tego Rossmana przejrzeć tą
znowu tą promocję z perfumami 1 plus 1, bo myślę, że naprawdę warto i się opłaca, także chyba najpierw podskoczymy właśnie tam. Facet nic nie widzi. My już jesteśmy i po spacerze, i po zakupach. W domu wam pokażę, które perfumy wybieraliśmy dla siebie. Ogólnie powiem wam szczerze, że tak, w Rossmanie jest bardzo mało testerów, naprawdę. I ciężko było cokolwiek sobie powąchać. I ja wybrałam perfumy, które po prostu znam. No szkoda, bo niektóre, wiecie, były naprawdę takie, bo były jeszcze dodatkowo przeceny i można by było sobie naprawdę okazjonalnie to kupić. Ja kupiłam po prostu Katy Perry i Rihanna, chociaż Rihanna też oryginalnie kosztuje chyba 199 zł, no nie wiem, nie pamiętam już dokładnie. Także takie, a mój mąż kupił sobie chyba Police i nie wiem, też właściwie powiem wam szczerze, że kupował po prostu w ciemno, naprawdę. Patrzył jakoś tak po opakowaniu, bo też nie było testerów. Ogólnie zazwyczaj jak są jakieś takie promocje, to oni wtedy nie dają testerów, żeby wiecie, żeby chyba kupować w ciemno. Jedziemy do domu, ja mam tutaj sobie ulotki Ziska z Netto, to sobie właśnie poprzeglądam, bo ja bardzo lubię, wiecie, takie duperelki do domu ozdobne. W ogóle zamówiłam sobie pościel świąteczną i dzisiaj do mnie sprzedawca napisał, że oni nie mają wybranego przeze mnie wzoru. Dzisiaj, w poniedziałek. Nie wiem, czy ja zdążę zamówić kolejną, żeby doszła mi teraz do świąt. No wiecie co, naprawdę niefajnie. No ja wiem. Dobra, to jedziemy do domu, łączymy się w domu. Jak obiecałam, tak jestem w domu i pokazuję wam zapachy, jakie kupiliśmy. Adrian ma tak, Icebergman, 50 woda toaletowa i tutaj właśnie Police Designer. Setka. I za te dwie wody, bo to jest też woda. Follow your instinct. Tutaj masz kajdanki. A tu jest woda toaletowa, a nie perfumowana. Tutaj nie widzę. Edu the Toilet. To też jest woda toaletowa. To są te dwie wody. Ja mam chyba wody perfumowane. To lepiej. No chyba tak, zobaczymy, ja nie wiem nawet. Tutaj mamy Rihanna Rebel. Tak, to jest woda perfumowana. I to jest. I to też jest, są perfumy. Czyli ja mam po prostu perfumy 30, tak jak wam mówiłam, Katy Perry, Killer Queen. Bardzo słodziutkie, fajne. I tutaj mamy Rihanna Rebel. To są te pierwsze, jakie Rihanna wypuściła. Tak, one się prezentują. Mamy tutaj też prezencik dla Oli. No ale nie możemy wam go pokazać. Ola ma w czwartek urodziny i w piątek do niej jedziemy na urodziny. I kupiliśmy jej taki fajny komplecik. Może nagram wam później coś tam z tych urodzin. To pokażemy wam, co Ola dostała. No i słuchajcie, jest już po 20. Ja tutaj składam pranie. Często was zabieram tutaj ze sobą, kiedy składam pranie. Ale będę kończyła już tego vloga. Muszę go zaraz sobie złożyć. Alanek jeszcze nie śpi, zaraz będzie spał. To przez to, że on dzisiaj, nie wiem czy wam w ogóle mówiłam, że powstawaliśmy z Alanem 15 po 9. Dzisiaj wstaliśmy dopiero, także trochę pospaliśmy i przez to te drzemki, ja wiecie, powychodziły troszeczkę później. No to co? To widzimy się już jutro w kolejnym vlogu. Pa, pa!